Paweł Albrecht. A co? Boże. Kto z was uważa, że życie jest łatwe, piękne i przyjemne? Powiedzcie to ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym lub młodym, zagubionym albo biednym. Życie nie jest łatwe. Życie jest bardzo trudne. Opowiem pewną historię o Marcinie. Marcin to był przyszły geodeta. 4 lata studiował geodezję. Równolegle pracował w geodezji, więc 4 lata studiów razem z dyplomem, 4 lata pracy w zawodzie, teoretycznie równa się sukces zawodowy w życiu. Kto uważa, że geodezja to przyszłościowy, dobry zawód? Marcin tak nie myślał. Marcin, kiedy przyjrzał się głębiej tej geodezji, stwierdził, że nie będzie szedł na okłady. Stwierdził, że nie będzie pił. I stwierdził, że ta geodezja niestety, ale to nie jego wybór i nie jest dla niego. Pierwszą taką podwaliną, która zburzyła tą geodezję, te 4-letnie wysiłki, była wiara. Wiara, dzięki której wierzył w to, że może być wielki, że jest stworzony do wielkości. Równolegle, moment później, przyszła motywacja. Motywacja, która powiedziała mu: zawsze i wszędzie możesz wszystko! Że jesteś silny! Zrobisz, co chcesz na świecie! To były 2 filary. Potem był filar bieganie. Bieganie dzisiaj modne, znane wszędzie. Wielu ludzi biega. No ale żeby to bieganie miało jakiś cel, to przecież trzeba mieć jakiś kierunek. Wymyślił sobie, że przebiegnie 3,5 tysiąca kilometrów. A celem nadrzędnym do tych 3,5 tysiąca kilometrów była sława, pieniądze i tak zwany fame na Facebooku. Tu było kilka błędów. Znaczy o tym później. Współpracował z trenerem fizycznym, trenerem mentalnym, psychologiem, fizjoterapeutą. Nawet miał własnego prywatnego dietetyka. Czyli ludzie byli. Już był jakiś fame, 50, może 100 osób, które go śledziły, które oglądały jego filmy na blogu, które śledziły i komentowały go na Facebooku. Ale po roku trenowania zrozumiał, że coś jest nie tak, że nie idzie do przodu. Że jednak nie jest taki silny, jak mu powiedzieli. Dobrze, trenerzy rozwoju osobistego. Że niekoniecznie może wszystko. Zrozumiał, że jego ciało się nie rozwija, czymś w pewnym momencie stanęło. Bardzo mocno i ciężko pracował. Naprawdę. Trenował 60, 80, 100 km w tygodniu. Jego rekord po rocznym zaledwie treningu z człowieka nikogo w świecie biegowym potrafił przebiec niespełna 90 km w ciągu jednego tylko dnia. I mógł więcej tego dnia. Jednak to było wciąż za mało. Problemem były 3. Motywacja go tak napompowała, że chciał przebiec te 3,5 tysiąca kilometrów w 50 dni. To daje średnio 70 km dziennie, codziennie, przez 50 dni. To jest nie do zrobienia. Dla porównania dzisiaj, Przemysław Ignaszewski w zeszłym roku przebiegł 800 km z Morskiego Oka na Hel po 4 latach treningu. Bardzo ciężkiego i mozolnego. Dla porównania Ryszard Kałaczyński, który przebiegł w zeszłym roku 366 maratonów, dzień po dniu, przez cały rok, nawet święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
dodaję 15 tysięcy kilometrów ponad w ciągu roku. Trenował na to 20 lat. Motywacja go napompowała i ten balonik gdzieś uciekał. Było trzeba go dopompowywać dodatkowymi pieniędzmi, dodatkowym czasem. Dodatkowo fame nie rósł. I on zaczął spadać w dół i w dół. Przestawał trenować, przestawał się kontraktować z trenerami. Coraz niżej i niżej. I nie biegał, aż w końcu zaczął znowu pić i palić. Przestał całkowicie trenować. Jedyne, co mu z tej całej płynanki zostało, to była wiara, ta, która go w zasadzie trzymała do pionu. Bo gdyby nie ona, to nie wiadomo, co by się z tym człowiekiem stało. I ta wiara, ten Bóg nauczył go kilku rzeczy. Żeby zbudować fame, tą wypadkową, warto robić czyn dla czynu. Innymi słowy, biegać dla każdego kroku. Występować publicznie na tej scenie, dla każdego słowa i gestu na tej scenie. Jeszcze trzech rzeczy się nauczył. Po pierwsze, pokory, bo nie wszystko się uda. Nie wszystko się nam uda. Nauczył się spokoju, bo tylko i wyłącznie na spokoju można budować. No i nauczył się poddania. Poddania się temu, co przychodzi do nas z zewnątrz, bo nie na wszystko mamy wpływ. Dziękuję.